Zestaw rozwalający na pewno działa na korzyść naszego zawodnika. Tak! Markus Flick! I jeszcze wygramy tę rundę! Yeah, it sucks. This is the last. Hey, I don't think we've been there yet. Seriously? With this? Oh, new faces. I just updated the assortment today. Come on, stop staring. Buy something. That's all I have, buddy. Let's go, I guess. No, old chap. That's as much as you need. This is much better, man. What's that you got there? I got a better one. Well, see, you didn't want to go. Look how much we got. Hellcats. Your favorite skins in one place. No i możemy rozpoczynać. Możemy rozpoczynać to spotkanie. Mapa Dover Pass jako pierwsza. Druga mapa to mapa Nuke. I trzecia mapa Decider, czyli mapa The Mirage. Ale my z Jakubem Torkiem będziemy wierzyć, że ta trzecia mapa nie będzie potrzebna, że tutaj poradzimy sobie z ekipą Big Omen Academy na mapie Dover Pass. Myślę, że nie powinny być w ogóle żadne wątpliwości co do tego, że ten mecz może faktycznie zakończyć się wynikiem 2-0. Overpass ostatnio wygrany, a przecież był to pick rywala. Tak, teraz jest... mamy dokładnie taki sam scenariusz, ale zobaczymy. Na razie Big podchodzi konektorem, a krabę można powiedzieć, trójkowo. Dwójka pozostałych zawodników jest na fontannie, więc prawdopodobnie będziemy świadkami ataku na bombsite A, ale antyterroryści skracają. Dużo informacji daje Killer, że to będzie prawdopodobnie atak na bombsite górny i atakują zawodnicy Big. Aqua na przedzie, bomba na jego plecach, ale potrzebujemy przede wszystkim eliminacji. Są granaty, wyleciały te już na bombsite A, no i wszystko w rękach zawodników, jednak na razie fragi padają na konto Big. Jedna eliminacja tylko, Markość, aczkolwiek to jest 4-2. My z deficytem dwójki zawodników. No i zobaczymy, czy Killer ze Snaxem coś jeszcze wymyślał. No i Killer już od Feniksa. Terroryści niestety mieli dużo czasu, żeby się ustawić na offside. No tak jakby tutaj Killer wiedział, że rywal tam będzie ustawiony, ale no te pozycje mogą być do przeczytania dosyć łatwe, ale tutaj trzeba trafiać. No i Killer, on z eliminacją. Daje jeszcze nadzieję, że tutaj może udać się to odbijanie. No ale tutaj za chwilę wychyli się Aqua, no i niestety on z trafieniem. No i Snax, WC, on doszedł na serwer ostatni. No i niestety także ostatni go opuści w tej rundzie. No i tutaj jeszcze Aqua, no trochę tych granatów po stronie terrorystów jest. No mamy przyjętego longa, ale ten timing dobry, bo teraz Case trafienie. No i mamy sytuację 3-2, niestety jest szybka odpowiedź, ale Markuś cały czas tutaj utrzymuje się na długiej. No ale niestety, no właśnie, terroryści mam wrażenie, że zdają sobie sprawę, że tutaj nasz snajper jest, ale Markuś bezbłędnie, paka leży na ziemi, zostaje już tylko Aqua. No i trzeba to wykończyć, niestety Aqua z trafieniem. No ale no tutaj paka jest daleko, 29 sekund, będzie musiał Aqua jeszcze po nią wracać. No i pytanie, jak Kirby będzie to rozgrywał, być może jeszcze jak Aqua będzie to rozgrywał, bo ten ma opcję, żeby pójść na bombsite dolny. No i taka też decyzja, ale Kirby, on już widzi, on już podchodzi gdzieś te toalety, za chwilę powinien wiedzieć. No ale niestety, Kirby cały czas długo, Kirby cały czas tutaj ospale. No i teraz już jest informacja, że to jest atak pod bombsite B. No i zobaczymy, czy będzie w stanie teraz Kirby taką rundę wygrać. Wycofuje się Aqua w okolice Monstera. Ma Kirby granat dymny, ma także palaka, ma granat błyskowy. No ale problemem może być to, że nie ma tutaj zestawu do rozbrajania, a rywal miał dość dużo czasu, żeby ustawić się na bombsite. No i Kirby, proszę cię, zrób to! Tak jest! Kirby trafia! A więc bomba zostanie rozbrojona, to będzie 3-1. W tym momencie będziemy w stanie ruszyć. Na razie Snax z eliminacją otwiera rundę, całe szczęście, chociaż snajper terrorystów cały czas przy życiu, a to on bardzo często dawał nam się we znaki. Teraz jednak uspokajają grę, ale my nie mamy zamiaru. Case kraca i to jest kolejna eliminacja, chociaż Aqua momentalnie odpowiada tym razem w konektorze, ale mamy przyjętą tą długą, a nie ma bomby pod kontrolą Big, chociaż kito co on wyrabia. Wejście na bombsite B, jak do siebie, dwie szybkie eliminacje i... Ojojoj. Zmienia nam się całe losy rundy, zmieniają się na 180 stopni. Wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą. Wszystko wskazuje na to, że zakończy się pierwsza połowa wynikiem 14-1. Co ciekawe też, niezależnie od mapy, niezależnie, przepraszam, od wyniku, Niemcy nie tracą respektu do swojego rywala i walczą o każdą rundę. Nie odpuszczają sobie, nagle nie wychodzą wszyscy na jeden bombsite. A chłopaki, dawajcie, kupimy sobie teraz 5 negaewów i gramy. Nie. Oni czekają do samego końca. Zobaczcie, jest przewaga 3-osobowa, a oni grają do samego końca. Czekają. No i czekają na śmierć. Markoś, Killer po jednej eliminacji. Ale trzeba mieć na uwadze cały czas fakt, że trafili tylko zawodników, którzy mieli raczej małe paski zdrowia, gdzie tam zostało po 10-15 HP na koncie jednego i drugiego zawodnika. Ostatecznie Big Omen Academy decyduje się na wejście do CSP. Tutaj znaleziony Killer. W końcu padł łupem Sina, a Markoś wklaczył 1-3.
ten podchodzi na razie od Syfu, ale długo, długo to zajmuje wszystko Markosiowi. Wydaje mi się mimo wszystko, że ten klacz mu nie wyjdzie, bo zabraknie zwyczajnie czasu, ale już znają pozycję. My zaś przechodzimy do kolejnej rundy, no i może jeszcze uda nam się wygrać rundę pistoletową. Robimy bardzo podobną taktykę do tej, którą widzieliśmy zaprezentowaną przez przeciwny zespół. Trójka do konektora, dwójka na fontannę. Tylko problem polega na tym, że już jednego na fontannie nie ma za sprawą Aquy. Ale może gdzieś uda się odrobić straty w innym miejscu. Na razie te straty są powiększane przez Kito, ale Stax w pistoletówce czuje się jak ryba w wodzie. Hyped obity do 18 HP, nie ma zestawu do rozbrajania bomby. No i jeżeli teraz Killar trafiłby gracza, który jest ustawiony na syfie, to byłoby 2 na 2, byłaby okazja do tego, aby podłożyć bombę, ale na to musimy poczekać, bo Killar przecież te eliminacje musi zdobyć, a Snax obiega całą mapę, idzie do długiej, bomba na plecach Snaxa. Killar podchodzi pod celownik, jak na razie Hypta, chociaż słychać strzały Snaxa, Snax z problemami znajduje eliminację, potrzebujemy Ace'a Snaxa, aby wygrać tę rundę, jednak to Hype oddaje celny strzał w głowę wodza. A póki co nasi zawodnicy jakoś nie mogą się po prostu strzelić, bo tutaj nie ma co oszukiwać. Tutaj były problemy mimo wszystko strzeleckie, bo to, że flesza nie było jednego czy drugiego, myślę, że to nie miało aż takiego znaczenia. My sobie radziliśmy w takich sytuacjach, ale tutaj gramy na zawodników, którzy strzelają niesamowite głowy. Zostaje sam Killar, 21 HP, więc myślę, że każdy zna rezultat tego, co się nieuchronnie ma za chwilę zdarzyć. Pojawia się na fontannie. Prosus już go zauważył. I to byłoby na tyle. 16-1. Moi drodzy, a więc zapraszam was w takim razie na drugą mapę teraz. Team Flat kontra Bigomen Academy. Przypominam, że Overpass zakończył się bardzo złym dla nas wynikiem. I to Niemcy wyszli górą z tego starcia. Teraz jednak my mamy okazję na odwdzięczenie się za mapę Overpass podczas spotkania na Nuke. Na razie jest pierwsza eliminacja dla Killara, więc jest to dla nas jak najbardziej dobra informacja. Kolejne wpadają na nasze konto, a także niestety przeciwników 3 na 3, bo on jest zdolny. Będziemy próbowali zająć, Prosus mocno poobijany i będzie musiał uważać do samego końca, ale Markosiowi prawdopodobnie uda się za chwilę podłożyć bombę, o ile oczywiście wcześniej Prosus nie sprzeda mu heada, oby takiego scenariusza nie było. Kirby w końcu go eliminuje, 3 na 2. Markoś ma szansę na podłożenie bomby, więc już mamy sporą przewagę. No ale musimy to wszystko wykończyć, tego wykończenia brakowało na mapie do Overpass. Teraz jednak Kirby oddaje celny strzał w głowę. Będzie niedługo dołączał do swojego partnera, wychyla Kay, jak na razie bez celnego strzału. Ale zaraz będzie okazja do tego, aby wychylić we dwójkę, wychyla na dwójkę terrorystów, antyterrorysta. Ale nie poradził sobie ani z jednym, ani z drugim. Na razie jednak ta runda rozgrywana spokojnie, Aqua idealnie w timing, wchodzimy do niego na rejon. Ale oby ta eliminacja wpadła, jednak pytanie, czy my się spodziewamy tak usytuowanego antyterrorysty, tak na blisko. Gdzieś cały czas staramy się sprawić problemy snajperowi na blisko. Jest ustawiony Aqua, ale Kirby mu się odbija fenomenalnie. To jest 5 na 3 po fragu od Keja. Szansa na przedostanie się do bombsite'u. A, mapę się kontroluje. Idealnie, my gramy na tym niuku. Dokładnie tak samo kontrolujemy mapę jak przeciwnicy na overpassie wtedy. Odwróciło się nam o 180 stopni całe to spotkanie. Jeszcze odmienił ustawiony Prosus. Gdzieś tam próbował psuć tam krwi, ale zostaje teraz na placu boju sam Kito, który nie będzie w stanie nic w tej sytuacji zrobić. Jedynie zachowałem czwórkę, a nawet i śmiem wątpić, czy to się uda wykonać. Nie wiem, czy na pewno granie na lurkera z deficytem jednego zawodnika to jest najlepszy pomysł, ale Snax z pewnością wie, co robi. Co ciekawe też, nikogo na bombsite dolnym z antyterrorystów chyba nie ma. A nie, widzę, że jest tam ustawiony Aqua. Ale jeżeli byśmy go trafili, to byłaby idealna okazja do tego, abyśmy zdobyli tę rundę. Kay wchodzi na Heaven. To może być sytuacja, to może być jego pozycja zmieniająca oblicze całej rundy. Snak gdzieś tam skakuje, ale Prosus trafia i szanse na zdobycie tej rundy znikają w mgnieniu oka. Jeszcze Snax wychyla, ale bez trafienia. No, antyterroryści mogą mówić na pewno na o dużo lepszym zapleczu finansowym, zresztą dostają maksymalny bonus, ale tutaj Killar, no teraz zrobił dokładnie to, co numer plus 2. Jeszcze jedna eliminacja, niestety Sin odpowiada, ale tutaj jest okazja.
okazja dla Kirby'ego, nie! Wokito jakim cudem na flensu trafia, wychodzi Markoś, jest raz, jest dwa, może nawet będzie hat-trick! Ale ustawiony snajper od maina, dorzucony jeszcze musi być Polak na heaven, ponieważ tam niedługo antyterroryści będą chcieli rotować. Jednak ten Polak na nasze nieszczęście nie trafiony. Teraz odpowiedź? Nie, bo smoke dobrze dorzucony przez antyterrorystę, ale cały czas mamy jednoosobową przewagę. Snacks przygotowany, Snacks zauważył rywala, który wychodzi, no i musiał w tej sytuacji trafić. A snajper antyterrorystów bawi się w Jayma. Może jedyne co zrobić, to schować AWP na kolejną rundę, bo jednak mapa polska. Ale tam 80% Refio ma Big Omen Academy. A teraz pierwsza na outside, jest eliminacja od naszego zawodnika, od naszego wodza. I leci dalej, pod heaven, proces mocno pobijany. Hype też nie może mówić o dużym pasku zdrowia, ale my tracimy bombę. Wiedzą chyba nawet o tym terroryści, a i szansa dla Kirby'ego, żeby zdobyć double killa, zmarnowana. I Killar wie, musi skierić. Jest głowa od naszego zawodnika, od naszego potwora. Rifflera, który może się pochwalić nie tuzinkowymi umiejętnościami, ale wycofuje. Spodziewa się pułapki zastawionej na niego jak na niedźwiedzie. No właśnie on takim niedźwiedziem w lesie teraz jest. Wręcz tygrysem, lwem, który wszystko kontroluje. Ale Sin trafia wodza. To wymyśli Killar. Czy uda mu się przeczytać rywala? Na pewno musi pójść do wentylacji. Wychodzi na to, że tak naprawdę zawodnicy Big Omen Academy nie mają świadomości tego, że bomba jest w wentylacji. No a po nią pójdzie Killar. Sprawdził, czy na pewno bomba tutaj leży? Okej, mamy bombę pod kontrolą, ale Sin idzie na dół. To jest dla nas bardzo zła informacja. No chyba, że Killar pójdzie górą. Ale musimy trafić Prosusa, no niestety. Mimo tego, że miał 21 HP na koncie, to Killarowi nie udaje się wyeliminować go. Mamy 11-4 i tak mamy z czego być zadowoleni. Ale teraz Big Omen Academy. Gdzieś tam Smoke leci na bombsej góry. Ale Kay robi dokładnie to samo, co Killar Potero. Plus W na radio i jest od razu głowa. Słyszy kroki kolejnego rywala. Ale Kay nie pomyli się, Markoś też trafia. Pozostała dwójka terrorystów, przedostaje się na bombsite dolny. Tutaj nie mamy niestety okazji do skontrowania tego. Chociaż niedługo może od rampy ktoś się pojawi. Markoś na pewno jest Kirby na bombsite. Nie będzie podłożonej bomby. Zostaje sam Aqua. Markoś musi trafić. Proszę, wygraj na czysto. Jednak Aqua gdzieś tam uszknie jeszcze z jedną eliminację. Ale Kirby od razu wszystko zakończy i jedziemy. Minuta do końca. Killar w klaczu 1-3. No może teraz, Killar. Był klacz 1-3, 1-2. Oba nie wyszły. Do 3 razy sztuka. Killar raz, Killar dwa. Wie, gdzie jest, może znajdować się ostatni rywal Killar, a i tak blisko, niestety! Nice try! Co tu się wydarzyło? Markoś trafia Sina, chociaż Kito szybko odpowiada, ale Markoś po raz kolejny! Odpalało nam się snajper na ostatnią, bardzo możliwą rundę tego, nie tego spotkania, ale tej mapy, bo jeszcze przed nami Miraż. Mi Markoś po raz trzeci. Niewiarygodne, co robi teraz nasz zawodnik? Niewiarygodne? Może za dużo powiedziane, bo przecież Markoś przyzwyczaił nas swego czasu do tego, że nie robił takie akcje. Może na Nuku trochę rzadziej, ale zajął odpowiednią pozycję, wiedział, gdzie się celować. Snacks skraca w swoim stylu, zostaje sam Aqua. No on wygrał już chyba po klacie. Ale nie tym razem, mamy to, moi drodzy, 16-7. A my, moi drodzy, rozpoczynamy tego Decidera. Nie było mnie, byłem na egzaminie. Bo no, trzeba się kształcić, trzeba zdawać się egzaminy, moi drodzy, pod to są, znaczy pod to się do nich podchodzi, prawda? Ale teraz jesteśmy już na trzeciej mapie, na pierwszej było tragicznie, na drugiej kompletne odrodzenie. No i teraz formacja Teamu Fled kontra Big Omen Academy na Mirażu, na mapie The Polska, na tym Deciderze. Mieliście okazję słuchać Torka, zresztą ja po części także uważam, że spisał się rewelacyjnie na Biedeniuk. No ale teraz będzie duet. Pytanie, czy Torek już jest? Pytanie, czy on już siedzi za sterami? Jestem ze starami tak samo, jak już przed bombsite'em B ustawieni są zawodnicy teamu Fled. Chociaż jeszcze Case stara się zrobić jakiegoś fejka. Jest wygrany pojedynek strzelecki na daleko z Prosusem. No i Killar wjeżdża jak do siebie na B. Chociaż jeszcze Hype tam gdzieś skracał środek. Udało mu się znaleźć na wykroku Markosia. Ale to, miejmy nadzieję, będzie jedyna eliminacja zdobyta przez antyterrorystów podczas tej rundy. Sin jeszcze szuka szczęścia, ale wydaje mi się, że tego szczęścia raczej nie znajdzie. Kay idealnie wszystko kontroluje, zostaje Sin z Kito od kuchni, którzy próbują odbijać bombsite. Kirby idealnie celowany, aby za chwilę wejść od samochodu. Jest jedna eliminacja, zostaje sam Sin, znana jest pozycja, a Snacks odda perfekcyjny strzał w głowę. Ale teraz już Kito zauważy rywala. Ojojoj, problemy Najmana u Kito! A jak tutaj nieskutecznie pokazał się Kito.
Jeśli chodzi o tę rundę, no tutaj ta eliminacja powinna zostać zdobyta. No ale my zajmujemy przestrzeń, podchodzimy dalej na środku. No i za chwilę być może jakiś granat błyskowy do konektora. Jeszcze Killer tutaj słyszy te podskoki od rywala. No niestety teraz trafia Prosus. No i musimy na chwilkę zwolnić, musimy pomyśleć, jak tu zagrać. Będzie wychylał się Kay, niestety tutaj ze snajperką rewarserowana, ale trafia i Kay Markoś! A więc 4-3, ale tego czasu jest bardzo mało. Teraz Killer też zakręcił kierownicą, na szczęście jednak wykręcił, wyszedł z tego drifta. Ale no tutaj nie wiadomo, co do końca zrobić, no niestety na schodach trafia Prosus. No i bardzo mało tego czasu, 18 sekund, Prosus po raz kolejny, ale trafia na szczęście Markoś. No i droga do offside'u, aby zaplantować pakę, jest teraz otwarta. Markoś będzie plantował, będzie jeszcze także coverował go Killer. No i zostanie sam Aqual. Tutaj jeszcze fejko, żebyśmy tylko nie popełnili błędu. Na szczęście finalnie ta baka podłożona. No i 2-1, ale to powinna być runda dla formacji Split. Właśnie, powinna, bo sporo chaosu w tej rundzie i nie wiem, czy jeszcze Markoś i Killer się odnaleźli. No Killer zakręcił kierownicą, no ale jako kierowca flotobusu miał prawo tą kierownicę mieć w rękach. Całe szczęście, tak jak powiedziałeś, no wydriftował, wyszedł z zakrętu, z tego poślizgu, ale Aqua, patrząc po tym, ile klaczy już wygrał, na pewno będzie się podejmował tego ryzyka. Będzie sprawdzał wszystko, centymetr po centymetrze, ale Killer właśnie te 2 centymetry szybciej wychylił. No antyterroryści teraz mają full buy'a, są 2 snajperki, są także 3M4, no setup na 2 AWP, no dosyć szybko tu się decydują, ale no niestety, na razie to działa, bo trafia już Sin w okolicach środka. Teraz jeszcze hype też z eliminacją, na szczęście jest odpowiedź od Killara, wyjście jeszcze w tym momencie Killara dalej, no ale to już udać się nie mogło, niestety Prosus jeszcze też trafia, no i zostaje sam Kay, Kay 1-4, dobiega już Kay od rampy, ale tutaj dobrze celowany jest hype, ten się nie pomyli, a więc to teraz ten setup na 2 snajperki zadziałał po prostu świetnie, a więc jeśli chcemy tutaj jeszcze rywala w pierwszej części ograć, po prostu wygrać tą pierwszą połówkę, no to musimy zacząć działać teraz, jest Kay z AK-47, jako ten bohater, jako... AK-47 Hero, no ale no my możemy właśnie w takiego Kaya wierzyć, przecież to jest potwór, kiedy on się odpali, kiedy on czasem odpali te swoje wrotki, no to jest nie do zatrzymania, no i może właśnie teraz będzie tak w tej rundzie, na razie widzimy, że układa nam się tutaj split pod bombsite A, no ale niestety, wyłapany teraz Kay, ten kawałek nie zadziałał, na szczęście działa Diglu Kirby'ego, jest ta eliminacja, no i może teraz, gdyby zaskoczyć szybko od tego konektora, no ale tam będzie jeszcze rywal od galerii, to może być problem, ale wychyla się Kirby timingowo idealnie, no i robi tutaj naprawdę spore kłopoty teraz Kirby naszym oponentom, no i 4-3, no może te pistolety będą w stanie zadziałać, jeszcze hype jest od CETA, ale teraz ta furtka jest otwarta, żeby wejść od konektora, żeby zaatakować, no i słyszy już to hype, ten z eliminacją, a teraz jeszcze Snacks trzyma pozycję na dżungli, no oj, tu będzie koska, nie, koski nie będzie, ale jest frag, to najważniejsze, no i bomba za chwilę będzie planowana i plantowana. Jeszcze hype teraz od CT, ale są tu granaty błyskowe, celowany w niego nasz zawodnik, ale niestety przegrywa Markoś to starcie. No i Snacks zostaje sam, teraz Snacks odwrócony, nie liczy tutaj, nie wierzy tutaj chyba, że hype będzie się wychylał. 25 sekund, Snacks, no on uwielbia grę w smoke'u, no może będzie w stanie tutaj za chwilę hype ta ograć, no ale ten cały czas spokojnie w tym gracie dymnym. No i Snacks, no, musi tutaj fejkować to podkładanie bomby, czyżby to był plant na raz, tak też się dzieje, no i niestety Snacks odnaleziony, ale to była dobra runda. Ale zobacz, zajęty bombsite B, będzie za chwilę paka plantowana, nasi zawodnicy w szoku, gdzie są rywale, gdzie oni tutaj się pofatygowali, dlaczego bombsite B jest czysty? No i teraz ta bomba już podłożona, ubezpieczany short, ale niestety Kirby troszkę timingowo źle zerkał, ale Markoś szybko odpowiada, no i mamy 2-2, cały czas Markoś dobrze czeka na rywala w exicie, wie, że stamtąd prawdopodobnie rywal się pojawi, no i granat błyskowy poleciał, ale Markoś trafia po raz kolejny, no i zostaje już tylko Sin, ten z AWP, ale Markoś jest szefem! Jakub Barkowski ratuje nam rundę, oj, jakżeśmy długo musieli czekać, żeby zdobyć to oczko, no i ta maszyna musi zadziałać i zobaczmy, jak my tutaj mocno pod bombsite mamy, aż 4, a więc jesteśmy naprawdę idealnie przygotowani na to podejście. Ale Snacks skracał hałas jednak nieskutecznie póki co i niestety trafiony nasz wódz, ale jeszcze... Oj! Mamy pułapkę pod rytem, no niestety oj, na tym musi poprzestać i Markoś w klaczy na dwóch, wyglądało to naprawdę spektakularnie, wyglądało to bardzo dobrze, ale coś w pewnym momencie zgasło i niestety nie mamy wszystkich zawodników przy życiu, ale Markoś walczy, 1-1, Kito czy Markoś, no zobaczymy, oboje zawodnicy myślę, że mają bardzo podobne doświadczenie, chociaż nie wiedzie dokładnie, Markoś może się spodziewać swojego rywala, a Kito ma także bardzo, ale to bardzo niestandardową pozycję, zestaw rozwrajający na pewno działa na korzyść naszego zawodnika, Markoś! Blik!
I jeszcze zagramy tę rundę! Mamy 9 do 7, nie będzie remisu, my ciągle lecimy fletobusem po autostradzie! Bardzo dobrze, teraz znak przed szansą jest eliminacja. Wymyli się snajper terrorystów, jest 5 na 3. Jeszcze wiemy, że w pałacu jest kolejny z przeciwników, ale ten w końcu no zrobił pełną zbroję, no i nie wychylił się. Seed także skalowany od pałacu, trafia gdzieś tam killer, ale ten cały czas stoi na nogach. Ale mimo tego Big Omen Academy nie rezygnuje, oni dalej chcą bombsite A opanować. Tylko że wydaje mi się, że to będą za duże problemy. Mimo wszystko killer jeszcze nie rotuje. Kay trafia, to jest bardzo ważna informacja. Seed odpowiada, kto ten, ale Snacks abopał na drewnie. Szansa na hat-tricka, wie o pozycji jego terrorysta, ale my także wiemy, gdzie może znajdować się Kito. On ginie i mamy 12 rundę. 4 rundy dzielą nas od wygrania całej serii BO3. Jak na razie jest ku temu okazja. Mamy przewagę jednoosobową. Nawet teraz po eliminacji od Kirby'ego z granatami próbują się gdzieś rozepchać łokciami za pomocą Big Omen Academy. No, a teraz za WP Hyped rozepchał się. Znalazł dla siebie 3 cm i idealnie wcelował się, wiedział co zrobił. Ale Kirby, tak, on jest nie do powstrzymania. Dwie eliminacje w tej rundzie. Aqua odpowiada, ale to jest cały czas jednoosobowa przewaga. Aqua, przepraszam, Snacks wszystko słyszy. Jak Aqua skacze lewo, prawo i Sin zostaje sam. 32 HP, to nie może się udać. No i za chwilę to będzie 15-9, to będą 3, a nawet nie 3, przepraszam, razy 2, 6 rund meczowych. Tym razem już nie ma połówki, no ale może jeszcze poczekajmy chwilę z tym entuzjazmem, bo no Sin na pewno będzie szukał okazji, na pewno niesamowicie chce, żeby taką rundę wygrać, ale no to będzie bardzo też trudne, bardzo mocno poobijany Sin, no tutaj myślę, że powinni nasi rywale, nasi zawodnicy spodziewać się, że może tutaj oponent podchodzić od galerii, skacze jeszcze na info K, aby ewentualnie to odbijać, żeby zagrać po prostu tutaj razem pod bombsidem, ale co całkiem dobrze wygląda nasze ustawienie. Mamy zajęte apartamenty, kuchnia i dżungla trzymana, jeszcze defensywnie K na bombsidzie, no ale Sin teraz wyskakuje, no i Kelar, no te problemy strzeleckie, oj, ależ problemy, będzie dopalał pozycję, ale Snacks to wykończy, nawet Kelar się nie wychylał, bo wiedział, że Janusz to ma, że Snacksito, że Snacksinio to po prostu wyłapie. Nie, no i wszystko wskazuje na to, że tę rundę możemy wygrać, chociaż znowu atakowana jest bombside B. Ja mam delikatne flashbacki, ponieważ już takie dwie rundy przegraliśmy, gdzie szybko próbowali się zawodnicy Big Omen Academy przedostać apartamentami, no i właśnie Kito wszystko zaskoczyło, ale teraz Kirby Anderem skraca, no dwie eliminacje, Snacks dokłada trzecią, 4-2, no i tu nie może już nic pójść nie tak. Dorzucę jeszcze Smoke'a, Sin, jakiegoś fake'a, stara się gdzieś wprowadzić chaos w naszej drużynie, ale myślę, że chaos to jest aktualnie unik na TeamSpeak'u. Minuta 20 do końca, wydaje mi się, że już ich dni, minuty, rundy są policzone. Jeszcze One Way Smoke, ale Killer mimo wszystko przegrywa. Pojedynek strzelecki z Sinem, więc nie wszystko jest przekreślone, ale nie sądzę, abyśmy taką rundę mieli wytrącić z rąk. O, poczekajmy, jeszcze cały czas będziemy musieli uważać, jednak no tutaj Marko jest takim, no nie chcę powiedzieć, że niestandardową pozycją, ale myślę, że ona powinna zadziałać, że ona tutaj powinna dać tam jedną eliminację, oj, obity po głowie teraz Aqua, ale jednak doprowadzają teraz terroryści do sytuacji 2-2, panowie, my to musimy zrobić, my to musimy wykończyć, oj, żeby to był finalnie Miracle Run w tej dolnej drabince, na terroryści nie mogą skoczyć, nie mogli się tam przez chwilę podsadzić, ale finalnie Aqua już na tej ninży jest, no i teraz dorzucane granaty, Snacks jednak spokojnie, cały czas snajperką, jeszcze oślepiony teraz Snacks, ale od apartamentu pojawi się za chwilę nasz zawodnik Snacks z eliminacją. No i Aqua jako ten ostatni gracz na bombsidzie. Ale tutaj być może będzie informacja, że panowie, nikt na lewą stronę nie przechodzi, chociaż my chyba tego nie wiemy. No i za chwilę Kay będzie podchodził do bombsidu, trafia teraz Aqua, ale tutaj mamy informację, że rywal jest poobijany. Snacks podchodzi z tą B250, zrobi to Snacks, tak spokojnie, Snacks dostojnie. Formacja Teamu Blec wycięża kolejne spotkanie w SEI Advance, ależ to jest rewelacyjny run od naszych graczy. DJ na czacie, serduszka na czacie dla formacji Teamu Blec, dla Turka, dla nas Polaków, moi drodzy.